Dzisiaj idziemy zbadać dla odmiany prawą część naszej zatoki. Wczoraj byliśmy left side z lewej strony, proszę ja was. Jedna zgoniła taka półmetrowa jaszczurka. Znaczy, goniła, uciekała, ale myśmy też troszkę spierdzielali, bo nie wiem, czy jaszczurka ma zęby, czy nie. Na filmiku z wczoraj na YouTubach widać, że jaszczurka masę swoją ma. Masaż kiedy? Piasek przy... Today, every day, mówi, cholera jedna. Hotel robi wrażenie. Chodzi, ma 1000 pięter. Idziemy w prawo. Dziewczęta w masażu działają w ten sposób, że reklama głosi, że jak ci się nie podobał ten masaż nasz, to możesz w ogóle nie płacić, stary. Pewno Poloki nie płacą i uciekają. Ja was znam, skubańcy. Chociaż zapewne część. Tu macie cennik masażu stopowego. Lecimy dalej w harszcze. Pędobylski piasek. Prawie jak w rowach. Znaczy w rowach też piasek jest. Ale... O. Nasi gdzieś tam. Ślisko jak skurczybyk, mówi znak. Grecka część Cypru, Agia Napa. Zatoczka o nazwie której zapomniałem. Zaraz nam wszystko przypomnę. Kończy się plaża. Jest ścieżka. Ścieżka jest w Google zaznaczona, natomiast widokowe, gdzie można sobie ogarnąć wzrokiem, gdzie ta ścieżka prowadzi. Prowadzi do Nisi Beach. Tak się wymawia, Nisi. Wszędzie masażystki, macantki, stopa. Krzysztofer Sweet Restaurant. Tam jest. To nie moje, żeby nie było. Teraz pójdziemy na widoczek. Na Cyprze w życiu nie byliśmy, dlatego jesteśmy po raz pierwszy, jak sądzę, nie ostatni, bo zachwyt nasz jest wielki nad samym hotelem, obsługą, pokojami, czystością. Jedyne, co nas troszkę może rozprasza póki co, to ruch lewostronny. Ruch, rowskie psy. Takie było hasło znane na ruch Chorzów, ale to nie moje hasło. Hasło zapożyczone od łobuzerki ze Śląska. Przy tym wielkim tam wieżowcu, który widać, Agia Napa. Puh! Ta plaża, o której mówiłem wcześniej, od Agia Napa jakieś 7 km. Czyżby trzeba było z buta pociągnąć? Ze ścieżki zbaczam w prawo kierunku, w kierunku wody. Jak wspominałem w wcześniejszych filmach, do Bejrutu. Bejrut, Liban, jak sądzę. Drogą morską około 180 km. Brzegu nie widać niestety. Plaża.
Bejrutu tyle. Damaszek, Syria, zachodni brzeg Jordanu, Izrael, około 200-250 km stąd. Także Cypr leży w znakomitym położeniu geograficznym. Jednakże na zachodnim brzegu i w strefie Gazy Izrael cały czas niby kumple od Jezusa, ale napierdalają się non-stop. Ależ lazurowy kolor wody. Jest przyjemnie. Pierwsze skały. O, skały srały, przepraszam. Znaczy na główkę leciał nie będę. Ale jest uroczo. To wiatr nie dmuchał od lądu, bo niewątpliwie pójdę w izdu na nura między rekiny. Ekipę wołam, wzywam ekipę, a ekipa jest tam. Mieszkamy tam. 200 metrów, 300 macie za hotelem. To dla tych, którzy pytają. Panie Romku, panie Romku. Czapka mówi o tym, że co? Pan Romek ma krótki urlop. Ale jak z każdego wydarzenia, pan Romek relacje robi. Jezus, jak się w klapkach po takich niczym Zakopanem nie guba łówkę, tylko na tą drugą górkę. Na Giewont dziewczęta chodzą w szpilach oraz butach mało sportowych. Jak na Zakynthos. W Zatoce Wraku, ale część górna, tam gdzie jest taras widokowy, też tak wywiane i przedmuchane przez wiatr i sól. Ale chwileczkę, jak mnie mam, nasi tu byli, syfiarze. Podłoże bezpieczne miejsce. Jasiek, i co uważasz? Bayer mówi, tato Bayer. Very dangerous, my friend. Mówił kolega z basenu, a tu jest grubiej. Nie bój się. To życie. Popaliło ci, Janku? No. Jakieś komary czy coś. Wracamy z karkołomnej wycieczki ze strony prawej. Wszyscy pamiętają, że pan Romek ma krótki urlop. Może nie wiecie. Te tryskacze z wodą są tu po to chyba, żeby się kurz nie wzbijał, bo raczej trawę nie podlewają. Sucho i siarczyście. Miejscowe laski całe na czarno. Czyli tam nie idziemy, tak? A ja się przejdę. Moi tylko chodzą po ścieżkach, które wybudował człowiek, natomiast ja idę tam, gdzie natura zrobiła dziurę w murze. Wyłamuję się zawsze. Co często przypłacam obtarciem, czy też otarciem powierzchniowym skóry. Ale wypłynęli daleko skubańcy. Pięknie wypłynęli. Rysomare. Nazwa nie mówiąca mi nic, ale obiekt zacny. Bardzo godne polecenia. Byliśmy wiele razy w Turcji na wakacjach. Na pełnym ultra all inclusive. Gdzie było zajebiście, fantastycznie, cudownie, pięknie. Ale tu jest... Może dlatego, że first time Grecja. Pierwszy raz Grecja na pięciu gwiazdkach. Tu jest wybitnie. Wybitnie i to łóżko, które nam dali. Łóżko, które nam dali nad basenem. Na cały tydzień do naszego pokoju przypisane. Wyjątkowa historia. Otwarte morze, Bejrut, 180 km, Liban, zachodni brzeg Jordanu, Izrael, Palestyna. Za tym widokręgiem. Bejrut bliżej, Izrael nieco dalej.
ktoś ma ochotę, może wynająć kajak i naginać. Ale chyba jest kuźwa pod wiatr z tej strony. Chrysomare, Agia Napa, Cypr, maj 2023, pan Romek mocno poleca. Are you fucking crazy? Nie kop mnie, ja się tym piaskiem. Piasek fantastyczny. Wracamy. Bo od 12 do 14.30 dają żreć. Obiad. Ale obiad jest taki, że... Janusz, nie kop starego. Obiad tak wypasiony, że... Turcja miała pięknie, a tu jest wyjątkowo wybitnie. Dzień dobry. Barianki magiczne. Badamy kolor wody. Czy Bałtyk w maju też ma 23 stopnie? Jak się musisz umyć kiedyś? Dobrze jest. Przy masażu. Mama cały czas bada ceny, czy moje stopy też są godne wymasowania, myśli. Ale chyba trzeba by się zapisać. Co, Magusia? Leć tam do dyrekcji i obsługi. Hello, hi. No, good morning, Kalimera. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.